Organizatora dzisiejszej imprezy, byłego pięściarza choinczanki Chojnice, wielokrotnego mistrza Polski pana Marcina Gruchałę. Proszę Państwa, gościem specjalnym na dzisiejszej imprezie, na dzisiejszej jubileuszowej imprezie jest mistrz świata Intercontinental boksu zawodowego wagi półciężkiej Dariusz Polmański. Zapraszam serdecznie. Dariusz Polmański, brodniczanin, mistrz świata wersji IBF Intercontinental wagi półciężkiej. Jak to bywa na wielkich imprezach otwarcia 6. boxing show w Chojnicach dokona burmistrz tego miasta pan Arseniusz Pinster. Szanowni Państwo, zanim otworzę, to pozwólcie na kilka słów. Przede wszystkim chcę pogratulować Marcinowi i jego zespołowi, Andrzejowi, jego prezesowi, za to, że klub tak wspaniale funkcjonuje i się rozwija. Z roku na rok coraz lepiej. To jest najlepszy klub mięściarski w Polsce, o czym warto pamiętać. Proszę Państwa, 10 lat temu tutaj się odbyła wspaniała walka Andrzeja Mielkę z Mariuszem Paluchem. Pewnie pamiętacie, część z Was pamięta. Niesamowite emocje. Przez te 10 lat wiele sukcesów, wiele medali złotych, brązowych, srebrnych, wiele tytułów. Ale ważne jest też to, że dzisiaj jest wspaniały pomysł na to, żeby na ring powrócili dwaj wspaniali mężczyźni z Chojnic, których ja jako dziecko obserwowałem w ringu, byłem na walce pożegnałem Kazia Pokrackiego, wielokrotnie oglądałem walki Bogdana Gruchały, które kończył je przed czasem. To są naprawdę legendy chojnickiego sportu i Państwu chcę podziękować za to, że jesteście razem z nami. Dziękuję Wam serdecznie, życzę dla chojnickiego boxing teamu, dla wszystkich, którzy tworzą ten klub i w nim funkcjonują. Dziękuję bardzo. Thank you.
Wiśniewski. Ja! Tak, ja chcę! Chciałem wam przedstawić mojego przyjaciela, Cezar Tyton, wąż z rodziny dusicieli. Nie jest jadowity, tylko dusi połka w całości. Ale notka jest rewelacyjna, po prostu to skramaczka pytonów. Mogę ci dusi? Ile waży Agatka? Ile ważysz? 43. Rozumiem. Po obiecie 43, tak 40. A wąż, pytun, bez obiadu 18, z obiadem 20. Nie przyjdzie. Proszę państwa, Kazimierzowi Potarackiemu sekundują Piotr Potaracki, jego syn, brązomedalista mistrzostw Polski juniorów 1991 roku oraz Łukasz Drzewiński, mistrz Polski juniorów, reprezentant naszego kraju podczas mistrzostw świata. Natomiast Bogdanowi Gruchale sekundują Paulina Gruchała, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka mistrzostw świata Tajpej, oraz Wojtek Gruchała, czterokrotny mistrz Polski w różnych kategoriach wiekowych, świetny pięściarz, który zdobył dla naszego kraju wiele, wiele. Bogdan Gruchała, narożnik niebieski, czerwony, Kazimierz Podolacki. Kazimierz, co mówiła Teresa przed walką, kiedy ty zgodziłeś się na to? Słuchaj, ja bym się chciał wszystko potwierdzić, bym wierzył. A co mówiła Teresa? Zgodziła się? To jest tajemnica. To jest tajemnica małżeńska. Kazimierz, powiem ci wprost, 70 plus. Ty jesteś w zasadzie w księdze Guinnessa już teraz zapisany. Jestem weteran. Weteran. Ponad 50 lat w boksie. Żeby nie było kety. Chciał ci wszystko powiedzieć, to oni by się nie doczekali walki. Taki jest Kazimierz Potaracki. Ja pamiętam rok 1989, kiedy jechaliśmy na Puchar Mistrzów Olimpijskich do Sanoka. Kazio Potaracki, świetna, wielka dyscyplina. Zawsze miał dyscyplinę wśród zawodników. Wielokrotny mistrz okręgu, mistrz naszego makroregionu. Boguś, jak to się zaczęło? Dlaczego żeście chcieli boksować? Po fakcie. Po fakcie, dziękuję. Za chwilę będzie wolny start. Panowie, przywitać. Uważać na głowy. Nie bijemy ciosu poniżej pasa. A walkę poprowadza Krzysztof Wójcik, wychowany Kazimierza Potarackiego. Good luck, panowie. Czyli za chwilę second sound, first round, im wolny starcie pierwsze. Narożnik czerwony, Kazimierz Potaracki, niebieski Bogdan Gruchała. Rozpoczynamy chojnicki, prawdziwy boxing show. Ryk wolny, pierwsze starcie. Proszę zwrócić uwagę, każdy wysoko podniesioną gardę. A wypadek, no, proszę państwa, był błąd, tylko na nogach. Bogdan Gruchała skoncentrowany, lewa prosta, aktywna. Pierwsze starcie zakończyliśmy. Brawa! Rozpoczynamy. Dalej ram. Lewa, 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 l
Tak jest, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Rufała mają ponad 130 lat. Dawaj, dawaj, dawaj! Stop!
mamy ciągnięta. Stop! Brawa! Kazimierz Kotorowski, Bogdan Grzuchała. Trzymaj gardę, gardę, Kazimierz. Trzymaj gardę, Kazimierz. Trzymaj bardzo ładnie. Ręce wyżej, ręce wyżej. Takie! Podwójnie, jeszcze raz. Lewa, chodź, chodź lewa. Lewa, dobrze. Lewa. Chodź lewa. Podwójny lewy wchodzi. Oj, pana lewa, to że się nie podwójnie. Nie trzymamy. Ręce wysoko, lewa, chodzi, lewa, lewa. Daje, lewa. Stop! Koniec walki. Proszę Państwa, za determinację, za ambicję, brawa na stojąco, tym dwóm weteranom boksu. Wpisuje się do księgi Guinnessa. I Bogdan Grzuchała. Sportowy uścisk. Sportowy uścisk. Proszę Państwa, do ringu zapraszam Mariusza.